Po raz ostatni trzecioligowa drużyna Broni odniosła zwycięstwo 7 kwietnia, kiedy wygrała z Unią Skierniewice. Potem był remis i 3 kolejne porażki. W tych przegranych meczach radomianie stracili 8 goli, zdobywając tylko 2 bramki. Taki bilans nie może zadowolić ani kibiców, ani piłkarzy. Dlatego w ekipie Broni przed meczem z Pelikanem pełna mobilizacja. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę o godzinie 12:00.